to jest pierwsza prawdziwa sala gimnastyczna. Bardzo się cieszymy, to jest szkoła rozwijająca się miejscowość, coraz więcej mieszkańców. Była absolutna potrzeba wybudowy tej sali gimnastycznej. Cieszę się, że ta inwestycja jest zrealizowana, że jest za nami. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc, wsparcie przy finansowaniu również tej inwestycji. To jest kwota około 2,5 miliona złotych. Cała inwestycja, mniej więcej 50% z tego pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest sala gimnastyczna, oprócz tego oczywiście towarzyszące pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania takiej sali, ale również w ramach tej inwestycji wybudowaliśmy taką salę, która będzie mogła służyć jako sala lekcyjna, sala konferencyjna. To wszystko oczywiście jest połączone z budynkiem szkoły podstawowej. W ramach całej inwestycji wykonano również nowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły, wykonano nową elewację szkoły podstawowej. No, cały obiekt w tej chwili myślę, że spełnia takie naprawdę wysokie standardy jakościowe, standardy bezpieczeństwa, jak i standardy wizualne. No, oczywiście zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że budujemy tą salę etapowo. Nie mieliśmy pierwotnie finansowania zewnętrznego, dlatego też podzieliliśmy tą inwestycję na etapy. Ja przypomnę, że w tym samym czasie budowana jest druga sala gimnastyczna w Brniu. Tak się umówiliśmy z mieszkańcami, tak się umówiliśmy z radnymi i tak to realizujemy. Zrealizowaliśmy tą salę WUK-owej właśnie w ten sposób. Oczywiście na ten dzień bardzo długo czekaliśmy, jesteśmy bardzo szczęśliwi. To jest nie tylko święto dla nas, społeczności szkolnej, ale również dla społeczności lokalnej. Świadczy o tym, że grafik zajęć popołudniowych jest już tak naprawdę pełny. Nie mogliśmy się doczekać. Jak Państwo sami widzicie, sala jest piękna, zapotrzebowanie jest duże. Ja mówię to o uczniach, mówię o rodzicach, ale również w przedszkole już bardzo chętnie zapowiada się tutaj, żeby uczestniczyć w naszych zajęciach, więc myślę, że ten dzień jest dla nas naprawdę wyjątkowy. Bardzo chciałabym, żeby ta sala rzeczywiście była wykorzystywana, żeby tutaj życie tętniło. Sama staram się być troszeczkę aktywna sportowo, więc tym bardziej chciałabym, żeby te dzieci odeszły w końcu od tych komputerów, od tych sprzętów informatycznych, tylko żeby rzeczywiście, zresztą podczas takich zajęć, oni też się integrują, oni uczą się takiej zdrowej rywalizacji, więc jak najbardziej myślę, że sala będzie wykorzystana. I skorzystamy, ile będziemy mogli. Do naszej uroczystości tak naprawdę przygotowała się cała społeczność szkolna. Począwszy, jak już Państwo widzieliście, klasy najmłodsze, po klasy najstarsze, ale również wspierają nas w tym rodzice również, że już nie wspomnę o panu wójcie, który zawsze jest gotowy i chętny i rzeczywiście dużo inwestuje w edukację, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Jak to się mówi, dziękujemy za już, prosimy o jeszcze, więc no, tylko się cieszyć. Oczywiście my serdecznie również dziękuję i gratuluję nauczycielom, dyrektorom szkół za ten trudny rok. Ten trudny rok, który musieli pozmieniać mnóstwo funkcjonowania swoich szkół. Ja życzę, żeby mogli już funkcjonować normalnie. Życzę, żeby w najbliższym czasie nie dochodziło do żadnych zamknięć szkoły, żadnych lockdownów w tym zakresie. I życzę, żeby mogli w sposób taki naturalny, jak dotychczas byli do tego przyzwyczajeni, uczyć, wychowywać, przekazywać swoją wiedzę naszym dzieciom, naszej młodzieży.